No, fantastycznie, zrobiliśmy swoje. Chyba się nam uda. Ty zgaś tę lampkę w końcu. A tak, sorry, nie? No to myślę, że dostaniemy w tym roku od niego to, co chcemy. Pomysł z duchami był świetny. Ej, chwilunia, nie? Ale to myśmy mu pokazali, a w zasadzie kazali mu powiedzieć ludziom, co mają kupić na prezenty, nie? Ale to tak chyba myśmy mu nie powiedzieli, co my chcemy, nie? To chyba mieliśmy mu wziąć i pokazać, co będzie, jak nie dostaniemy tego, co chcemy, nie? Że co? A no nie tak było w tej bajce? Cholipka, faktycznie. Ależ my to skrewili. Nie, ale tak nie może być. Ja nie chcę dostać znowu skarpetek pod choinkę, nie? Odpalaj tę lampkę, idziemy z nim się rozmówić. Cześć, z tej strony Amator Planszówek i witam Was w moim ostatnim materiale związanym ze świątecznymi polecajkami. I w tym filmie w zasadzie nie pokażę Wam żadnej gry, bo tutaj teraz nie będę Wam pokazywał planszówek, które się spiszą jako prezenty pod choinką, ale chciałbym dosłownie chwilkę pomówić o tym, jak w ogóle wybierać gry planszowe na prezenty, ponieważ wiele osób kieruje się tylko i wyłącznie tym, że zobaczą gdzieś jakąś polecajkę i ślepo wezmą te tytuły, które się pojawiają w danym materiale, w danym zestawieniu, artykule, ale nie tak szukajmy prezentów. Przede wszystkim prezent powinien być dostosowany do osoby, którą chcemy obdarować. Dlatego kiedy szukacie gry planszowej, zastanawiacie się, jak wybrać grę planszową, to zamiast sięgać po już gotowy, przedstawiony przez kogoś produkt, zastanówcie się, co ewentualnie chciałaby dostać ta osoba. Jaki temat się jej spodoba? I właśnie to jest to pierwsza sprawa. Temat gry planszowej. Słuchajcie, każdy ma jakieś hobby, czymś się interesuje, coś lubi. Dlatego zastanówcie się dobrze, jaką pasję ma ta dana osoba. Jeżeli nie wiecie konkretnie, jaki tytuł by się mógł jej spodobać, to pomyślcie nad tym, co ta osoba lubi. Może to jest jakiś konkretny serial, uniwersum filmowe, może jakieś przygody konkretne, może lubi góry, kocha zwierzęta, interesuje się średniowieczem, militarystyką albo sztuką. Słuchajcie, współczesne planszówki podejmują praktycznie każdy temat, jaki tylko byście sobie wymyślili. Więc tak, możecie bez problemu dobrać grę, która będzie pasowała do danej osoby. No, bez problemu. Może się trafić jakiś taki konkretny temat, że akurat nie znajdziecie nic takiego, albo gra, która to podejmuje, już nie jest w produkcji, bądź kosztuje milion talarów. Ale generalnie spektrum tematów jest dość szerokie i zainteresujcie się właśnie tym, co lubi osoba, którą macie obdarować, a potem przeglądnijcie sobie planszówki, które podejmują ten temat. I teraz tak, mamy różne gry planszowe, różne mechaniki przeznaczone dla różnych odbiorców, różne poziomy trudności, więc jeżeli już się na coś zdecydujecie na zasadzie, o, to będzie chyba to, tak, to jest interesujący temat, może to się spodoba akurat właśnie tej osobie, której chcę obdarować. No i powiedzmy, że macie już wybraną tą grę tak wstępnie. O, to jest temat, który powinien być interesujący. To teraz się zastanówcie, czy ta osoba w ogóle gra w planszówki. A jak gra, to może w jakie planszówki? Jak długo gra w te planszówki? Czy kojarzycie, że tam opowiada, że siadają ze znajomymi, ostatnio grali 6 godzin w coś tam, bo budowali tam i tak dalej. Dobra, albo walczyli jedną grę, grali tyle godzin. Okej, dobra, jakieś zaawansowane. A może tam, ze znajomymi sobie ostatnio tam siedliśmy gdzieś, zagraliśmy tam w taką jedną gierkę, pół godzinki, coś tam, o jakichś tam kwiatuszkach, pierdółkach, zwierzątkach i tak dalej. Dobra, czyli jakieś tam lżejsze pozycje. No jak już macie tą wybraną planszówkę, to sprawdźcie sobie w różnych recenzjach,
znajdziecie w sieci po pierwsze masę recenzentów, czy to na YouTubie, którzy opowiadają w filmach o grach, czy to różne blogi, w których opisują te gry i tam znajdziecie informacje, czy to jest gra dla bardziej zaawansowanego odbiorcy, czy dla początkującego. Są grupy facebookowe, które jak tam wejdziecie, są zarówno takie ogólne, jak grupa gry planszowe, jak i takie bardziej szczegółowe grupy poświęcone konkretnym wydawnictwom, tytułom, formie rozgrywki, typu tam granie z dziećmi i tak dalej. Wejdźcie sobie w takie miejsca, poczytajcie, co ludzie piszą. Nawet nie musicie sami zadawać pytań. Bardzo często jak skorzystacie z lubki i wpiszecie daną grę albo temat, który was interesuje, to wyskoczą wam posty, w których ludzie piszą o tych rzeczach. I tam się dowiecie, czy ta gra będzie dobrym pomysłem. Bo tutaj niestety często kupując prezenty, chcemy, żeby ten prezent był taki maksymalnie wypasiony i sobie upatrzymy kilka gier, z czego jedno to idzie, a taki moloch, bydle, rany boskie, tam figurki w ogóle, jakieś elementy, komponenty, trzy książki, instrukcji, wow, ale to będzie, no to jest prezent na bogato. Fajnie, że na bogato, ale na co komu taki prezent, jeżeli w życiu wcześniej nie grał w inną planszówkę niż w turlanie kostką w Monopoly albo innym eurobiznesie, prawda, nie? No to jak się ma przesiąść z grzybobrania na takie wielkie pudło, to jest duża szansa, że polegnie już na etapie czytania instrukcji, bo w takich grach najczęściej instrukcje są tak napisane, że czytanie krzyżaków jest naprawdę bardzo przyjemnym doświadczeniem dla ucznia podstawówki w porównaniu do tych instrukcji. Więc bardzo dobrze przemyślcie te swoje zakupy, szukajcie informacji o grach, nie kupujcie tak na ślepo, ponieważ możecie sprawić, nawet jeżeli wy już gracie w planszówki i chcecie wciągnąć kogoś w ten świat planszówek, takim sposobem, dostanie prezent, no to przecież musi grać, nie? Może się zajawi, wciągnie, będzie się bawił z nami, sam weźmie i poszerzy to nasze grono graczy. No nie, bo może to być tytuł, którego po prostu odrzuci tyle. Więc, tak jak mówię, dobierzcie planszówkę do tematu, sprawdźcie, jaki to jest ciężar, co ludzie o niej piszą, co o niej sądzą gracze. Wtedy będziecie mieli obraz tego, czy to jest tytuł wart podarowania bliskiej osobie. I w zasadzie tyle, po prostu. Kupujcie prezenty mądrze. Jak widzicie, ten ostatni materiał, mój polecajkowy, no wiele z polecaniem nie miał wspólnego, ale chciałem tak zamknąć jakąś klamrą tą moją serię materiałów i tak jestem sam w szoku, że mi się udało nakręcić te 4 filmy i że one poszły dzień po dniu. To znaczy mam nadzieję, że faktycznie poszły, bo jak to kręcę, to jeszcze nie wiem, czy mi się w ogóle to zmontować uda, ale co by nie? No i w zasadzie dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie rady dla osób kupujących planszówki na prezenty. Na co powinno się zwrócić uwagę waszym zdaniem? Czym wy się kierujecie, kiedy kupujecie prezenty planszówkowe dla swoich bliskich? Czy może w ogóle takich nie kupujecie, bo wychodzicie z założenia, że każdy powinien sobie sam swoją planszówkę kupić? Co kto lubi? Kto ma jakie podejście? Jestem tego bardzo ciekaw. No i w sumie, w zasadzie, no to tyle ode mnie. Chyba w tym temacie nie mam już nic więcej do powiedzenia, więc dziękuję, że ze mną jesteście. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Mam nadzieję, że zarówno ten, jak i te poprzednie moje polecajki świąteczne były w jakiś sposób dla was przydatne. A że do świąt mimo wszystko zostało jeszcze trochę czasu, to na życzenia przyjdzie pora, więc nie pozostaje mi nic, jak tylko powiedzieć do zobaczenia. Cześć! Oh!